No dobrze, to zaczynamy. Dobrze, to witajcie. Dzisiaj będzie trochę o synchronizacji. To znaczy, ja nie we wszystkich kwestiach będę się czuł wystarczająco pewnie, ale mam nadzieję, że nakreślę problemy, które z tym wiążę. No to dobra. To może taki wstęp. Prawda? Slajdy są nie moje, więc będzie trzeba przecierpieć. Ale nie, to też nie jest tak. Znaczy, slajdy są z MIMOVA, okazuje się, tak? Jak to się nazywa? Instytut Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu. Wydział, tak? Uniwersytetu Warszawskiego. Więc oni tam mają taki team, który robi dosyć fajne rzeczy. Pani chyba Janina Mincer-Daszkiewicz, jeżeli dobrze kojarzę. I oni mają fajne slajdy i je udostępniają. I ja postanowiłem, że je opowiem. To znaczy, się poprowadzę narrację do tych slajdów, ale slajdy są oczywiście. Dobrze, to posłuchajcie. To co? To trzeba by było zrobić jakieś małe przypomnienie i sobie nakreślić, jak wygląda ten nasz świat kernela, bo tylko w nim będziemy się synchronizować, tak? To znaczy, co się tam dzieje w user space, to już nas nie interesuje, tak? No taki podstawowy świat, to my już troszeczkę nakreśliliśmy, chociaż jest jakaś taka dziwna część, której będziemy musieli się przyjrzeć i ja się tam już dosyć pewnie nie czuję, bo chyba w końcu dotarłem do tego, co to jest bottom half w Linuxie. Ale ja chyba nie chciałbym o tym dużo mówić, bo ja tego nie rozumiem, a przynajmniej we FreeBSD to jest troszeczkę inaczej zrobione i wygląda się, że w nieco bardziej ucywilizowany sposób. Dlatego, że ten BH, on ma jakieś, ten bottom half, on ma jakieś takie zaszłości z kernela 2.3, 2.5. Ja nie wiem, co to jest do końca, ale chyba będę w stanie uzasadnić, gdzie mogą tam być problemy. No dobra, to co? To mamy tak naprawdę, jak pomyślimy sobie o jądrze, to jądro składa się z dwóch kontekstów. Jakich kontekstów? Kod może się wykonywać w dwóch kontekstach. No, czyli synchroniczny i asynchroniczny, czyli jak mówiliśmy o synchronicznym, tak, to się czasami mówi, że to jest kontekst wątku, tak? A ten asynchroniczny to wątek, to jest interrupt kontekst, tak? I to są zasadniczo takie dwa konteksty, które nas obchodzą. No dobra, to na razie sobie zakładamy prosty scenariusz, to znaczy, się mamy jeden procesor, żeby nas za bardzo nie bolało, tak? No to co? To co my mieliśmy? My rysowaliśmy sobie jakąś wątkę, prawda? To co? To tutaj wątek jeden, wątek drugi, no i tam tych wątków mogło być dużo, prawda? One mają tutaj swój własny kontekst, tak? To znaczy, się mają swój własny stos, i tak dalej, i tak dalej. To czy ja tutaj mogę narysować coś takiego? Nie, bo my tutaj wykorzystujemy wątki z tej drugiej połówki. No, wątki to może nie, ale ich konteksty, w takim sensie, że stosy. Więc ja tutaj mogę coś narysować, ale bez tej główki. Tak, bo ta główka to jest pożyczona, czyli ten stos to jest pożyczony od kogoś. Tak, więc one sobie tutaj tak, prawda, haha, ukradłem temu. Tak? No i to oczywiście tam rodziło to jakieś problemy, tak? Bo ten wątek, znaczy no ten program, tak, on się wykonuje na koszt innego. Tak, on może być w ogóle, wykonuje się w kontekście jednego z tych wątków, ale on jest w ogóle niezwiązany z żadnym z tych wątków, tak? On jest związany z jakąś procedurą obsługi przerwania, tak? Ale on jest tylko jeden. Ten? No tych programów jest wiele. No, to zależy o tym, jak myślisz o tych programach. No bo jeżeli myślisz o tych programach jako punkcie wejścia tutaj i punkcie wyjścia stąd, no to owszem, no to jest żeby wejść pod przerwanie, to jest zasadniczo jeden tylko punkt wejścia, tak? To znaczy, się mamy ten
handle exception i z tego handle exception tam wchodzimy i musimy to skończyć, prawda? Więc on faktycznie jest jeden, chociaż naprawdę jak my tutaj wchodzimy, to wykonujemy kod jakiś wspólny dla nich, tak? Natomiast tutaj już może nam przebiec różnymi ścieżkami, tak? W zależności od tego, jakie masz przerwanie. Tak? Ale naraz wykonywać się może tylko jedno. Naraz może się wykonywać tylko jedno. Na jednym karcie. Na jednym karcie. No właśnie. Na jednym karcie. No, to w pewnym sensie tak, to znaczy się my inaczej, my niejawnie tak założyliśmy. Tak, dlatego że kiedyś, niegdyś i być może jeszcze jakieś echa się przez to przebijają przez niektóre starsze architektury, były priorytety przerwań. I przerwanie o wyższym priorytecie mogło przerwać wykonanie procedury obsługi przerwania na niższym priorytecie. Ale my całe szczęście już o tym zapominamy, tak? I to jest. Lata 70. Może jeszcze jakieś echa w Intelu są, ale na pewno się już tego w ten sposób nie robi. Słucham? Właściwie już się tak nie robi? No bo to się wydaje logiczne, tak? Że jest bo zbyt wiele problemów jest z tym. Po prostu wiesz, no to jest tak, że jednak ludzkość dochodzi do pewnych wniosków, że gdzieś przekombinowaliśmy, prawda? I już nie chcemy tak robić. Tak? To wyobraź sobie teraz, że musisz mieć jeszcze jakiś później mechanizm synchronizacji między przerwaniami, tak? Że musisz pamiętać o tym, że teraz nie może mi wskoczyć to przerwanie o wyższym priorytecie, bo ja coś tutaj robię i to wiesz, to tylko złożoności dodaje, a może coś tam daje, ale zasadniczo tylko złożoność bardziej boli, tak? Więc no owszem, będziemy mieli tutaj jakieś wspólne rozbiegi, ale ostatecznie nam to wejdzie do różnych procedur obsługi przerwań, my sobie coś tam wykonamy i zaczniemy wracać i sobie wrócimy, prawda, do tego świata normalnego. W tym świecie tutaj, w tym to chcemy się wykonywać jak najkrócej jak się da, a tutaj możemy sobie robić wszystko, tak? No dobra, to po pierwsze, jaką znajdujemy metodę synchronizacji między rzeczami stąd a tutaj, tak? To znaczy się, że mamy jakąś strukturę danych. Jaka to może być struktura danych? To może być na przykład lista związana z ojej, jak to się nazywało, to gdzieś jest wait queue. Mamy wait, tak? Czekamy na jakieś zdarzenie. Czekamy na zdarzenie typu, nie wiem, przyjście pakietu sieciowego. Chcemy zostać wybudzeni. No to wiadomo, że wybudzenie będzie tutaj, a tutaj będzie czekanie, tak? Więc jak uniknąć takiej sytuacji, że mamy no gdzieś wiąże, mamy tą naszą kolejkę, tak? Mamy tą naszą kolejkę. Jak uniknąć takiej sytuacji, że jednocześnie my chcemy zmodyfikować tą kolejkę, bo chcemy się na niej usnąć, chcemy się dodać do niej, a następnie oddać swój kontekst. Znaczy oddać, przenieść się w stan nieaktywny, a jednocześnie gdzieś w tym momencie, jak my tu łaziliśmy po tej liście, to się wywołało przerwanie, które dla odmiany wszystkie zdejmuje z tej listy i wybudza je, bo tu przyszły pakiety, bierzcie z tego bufora wszyscy, tak, i już. No to jak to zabezpieczyć? Możemy spróbować wykorzystać ten jakiś algorytm, który się miksuje. Ty chciałbyś też tak kombinować? Ja bym pomyślał o jakimś bicie SVN atomowo, który by oznaczał, czy jesteśmy w trakcie modyfikacji tego, czy nie. No i co, i tutaj będziesz się pętlić na tym? Nie skontrolować? No właśnie, nie wtedy się pętlić. No nie będziesz się pętlić, tak? No idziesz tym i w pewnym momencie ci wskakuje przerwanie. No i co? No co, przeczytasz sobie ten bit i co? Wrócisz do tego wątku, żeby on dokończył, potem jeszcze, i każesz temu wątkowi jeszcze raz wywołać. To jest no, nie chcemy w takim razie wyłączać przerwań, kiedy po tej liście przechodzimy? Dokładnie, wyłączamy przerwanie. Tak samo jak z sygnałami, no już widzieliście sygnały, prawda? No wyłączamy wszystkie przerwania i grzebiemy po tej strukturze, która jest tak dla nas kluczowa, tak? Czyli innymi słowy, robimy tam przy pomocy jakiegoś środka robimy tam, nie wiem jak się dokładnie ta procedura nazywa, ale jest jakiś, to się nazywa local log,
zaraz sobie zobaczymy local lock. I te local locki, one potrafią właśnie wyłączać przerwania. Czyli w momencie, w którym chcemy siebie dodać na taką kolejkę, no to po pierwsze musimy się upewnić, że my nie będziemy tam głupio łazić po tej kolejce i robić jakieś dziwne rzeczy, tylko jak włączamy przerwanie, to no możliwie najkrócej jak się da. Tak? Szybciutko się tutaj gdzieś, prawda, doklejamy i włączamy przerwania i już wiemy, że niczego nie popsuliśmy. Prawda? Czyli jeżeli będziemy synchronizować te dwie połówki między sobą, to tak, czyli jeżeli tak synchronizujemy, to pierwszy punkt wyłączanie przerwań. Tak, to będziemy musieli zrobić. Okay? A to właśnie jeszcze, no bo do tego dochodzi to, że jeszcze inny procesor może w tym momencie. Dobrze, ale na razie sobie pomyśleliśmy o tym, że mamy jedno procesorową maszynę. Aha, okay, i wiesz, na razie to nie chcemy sobie za mocno, żeby nam tu wybuchła ta złożoność tego wszystkiego, tak? Mhm. Tylko chcemy sobie jakoś tak, wiesz, poradzić na razie z małymi problemami, a potem rzucić się na większe, tak? No dobra. To... Jaki jeszcze zobaczyliśmy jakiś taki inny środek synchronizacji? Taki podstawowy, taki mega podstawowy już, prawda? Już go umówiliśmy, już zobaczyliśmy, już nawet zobaczyliśmy, jak został zaimplementowany. Wyłączanie jołnierza. Tak, czyli znowuż local lock, wyłączanie, wywłaszczanie. To jest rzecz specyficzna dla Linuxa. Oni tak to nazywają. Ja bym to nazwał inaczej. To local lock to jest... On pełni tą funkcję. Wrócimy do tego API, jak będziecie bardzo chcieli API sobie zobaczyć. Chociaż ja uważam, że nie warto, bo ja tak naprawdę chciałbym wam na poziomie koncepcyjnym o tym mówić, a nie się tam grzebać w tych API, bo po co nam. W każdym systemie jest trochę inaczej, natomiast koncepty się przenoszą. Tak? Ewentualnie różnią się jakimiś detalami. Ja siadam do tego, ja widzę to, co widziałem w innych systemach operacyjnych. I to bardziej, prawda, jak się te dwa koncepty kojarzy, no to już reszta jest OK. No dobra, z tym wyłączaniem wywłaszczania to widać, że to będzie działać, że możemy się synchronizować między dwoma wątkami, prawda? Możemy? Czy nie może? No co to? No tak, bo jeśli się wyłączymy wywłaszczenie, to jak włączymy, będziemy wracać z procedury asynchronicznej, to wrócimy do samego siebie, więc nikt inny nam nie wejdzie. Czyli jak wejdziemy do sekcji krytycznej, to mamy tą gwarancję, że tą sekcję krytyczną skończymy, no a oczywiście, bo ona może zostać przerwana przerwaniem, więc musimy, więc znowuż, jeżeli byśmy chcieli się jeszcze w tej sekcji krytycznej dosynchronizować z przerwaniami, no to musimy powrócić do tego. Tak? Ale to jest good enough, to znaczy się my wejdziemy do sekcji krytycznej i nie damy się zdjąć z procesora, tak? Czyli nam nie przełączy nas na nikogo innego. No ale zdajecie sobie sprawę, że to jest takie troszeczkę taka broń obosieczna. Tak? To znaczy się, że my być może jesteśmy zbyt zachłanni, jeżeli chodzi o procesor i być może nie chcemy, do każdego celu wyłączyć wywłaszczania, no bo to właściwie zabrania wykonywać się wszystkim wątkom, również temu wyższym priorytecie. Więc troszeczkę lipa, prawda? Czyli to się nie do wszystkiego nadaje. No ale mamy jakieś takie mega podstawowe środki synchronizacji i trzeba by było zacząć iść dalej. Co by się przydało? Tak, czyli te local locki to one są takie, że tylko wtedy jak bardzo potrzebujemy, to z nich korzystamy i raczej nie będziecie potrzebować. Ale one gdzieś tam są. One gdzieś tam są pod spodem i być może istnieją jakieś przypadki, gdzie się przyda. No to co by się nam przydało? Jakieś muteksy. Jakieś muteksy by nam się przydało, prawda? Muteks. No i tutaj trzeba by było coś więcej trzeba by. Bo my mamy troszeczkę środków synchronizacji. Jakie my mamy środki synchronizacji? To gdzieś będzie napisane, chwileczkę, czekajcie. Przełączam.
No mamy jakieś semafory, muteksy, ale później będzie jakiś real-time Linux, nie wiadomo o co chodzi. I tak naprawdę, gdybyśmy sobie zobaczyli, to tych wszystkich środków synchronizacji, nie wiem, czy one gdzieś tutaj będą wylistowane, był tu chyba jakiś slajd. No, są jakieś Airbus semafory, jest tych semaforów, tam różnych środków synchronizacji dużo, tak? Ale je można podzielić na dwie klasy. Albo ja bym zaryzykował stwierdzenie, że można je podzielić na dwie klasy. I to było troszeczkę dla mnie szokujące, jak zobaczyłem Linuxa, bo się okazało, że muteksy, że są dwie odmiany muteksów z jakiejś przyczyny, tak? Bo są muteksy i są RT muteksy. O co teraz chodzi? Real time. I teraz chodzi o to, że mamy coś takiego, jak systemy z priorytetami. Tak? Kto z systemów operacyjnych pamięta, o co chodziło z jak to się nazywa, problem odwrócenia priorytetów. Ktoś jeszcze pamięta, o co to chodziło? Był problem z zamkami. No dobrze, ale na czym ten problem polegał? Jakiś wątek o niższym priorytecie, To spróbujmy sobie szybko narysować tę sytuację. To się standardowo, jeśli dobrze pamiętam, rysuje w ten sposób, że mamy wątki, tutaj będzie nam szedł czas, tak? Tutaj będziemy mieli wątek o wysokim priorytecie, średnim priorytecie i niskim priorytecie, tak? No i będziemy mieli jakiegoś tam loka. No i co? No to powiedzmy, że jak zaczynamy tutaj wszędzie życie, to ten jest nieaktywny i ten jest nieaktywny na początku. Tak, to znaczy się one sobie tam gdzieś śpią, nic nie robią, na coś czekają, whatever, tak? No to startujemy się z low i co robimy? I zakładamy loka. Założyliśmy tego loka, prawda? Mamy lock. Lock i unlock, tu będzie unlock. No to co robimy? No to idziemy. I co? I mit się budzi. Nie, haj, teraz się budzi. Nie, załóżmy, że mit się budzi, prawda? No to mit się budzi, no i co? To no, wywłaszczą, prawda? No i sobie idzie, załóżmy, tak? No ale i to nie jest konieczne, może się od razu haj wybudzić, prawda? Możemy od razu haj, żeby się haj wybudził. No i co? Haj idzie. I stwierdza, bardzo chciałbym wejść do sekcji krytycznej, potrzebuję tej samej blokady, co tutaj. Tego samego zameczka potrzebuję, tak? No ale ten zameczek to już jest wzięty, tak? Więc jak on tutaj bierze, że próbuje założyć loka, to od razu idzie spać. No bo oczywiście te high, mid, low dotyczą wywłaszczania tylko i wyłącznie. To są priorytety, priorytety wątków. Czy mamy trzy wątki o takich priorytetach? Tak, chodzi mi o to, że priorytety, w nich chodzi o wywłaszczanie się. No tak. No jeżeli jest ktoś ważniejszy, no to no pewnie, od razu. Pewnie. Więc on się tutaj wybudzi, po czym od razu poszedł spać, tak? Tutaj poszedł spać. No bo co? No bo poszedł spać, no bo nie może wziąć tego loka, bo ten musi go zwolnić, prawda? Żeby ten go zwolnił, to on musi wyjść z sekcji krytycznej. No ale załóżmy, że tutaj również się wybudził. Wybudził wątek, albo mamy cały szereg wątków o średnim priorytecie, które się nagle wybudziły, no to co? To one zaczynają się wykonywać. I co? I one mogą się wykonywać i wykonywać. A ten bąk co będzie robił? Będzie sobie spał, tak? No to co? Się stało. Jaki jest efektywny priorytet tego wątku? Low. Mamy problem odwracania priorytetów. To nie jest to, o co nam chodziło. No więc trzeba coś zrobić, tak? Trzeba coś zrobić i z reguły robi się to w ten sposób, że tak? No bo tutaj on zszedł z procesora, że w tym momencie jak ten
chce wziąć tą blokadę, to ta blokada, ona coś pamięta. Ona pamięta, że została przewzięta przez ten wątek. To co my robimy? Jak tutaj próbujemy wziąć tą blokadę, to my ten wątek pożyczamy mu nasz priorytet. Więc on ten wątek wskakuje na wysoki priorytet, czyli możemy go sobie zaznaczyć, prawda, że on jest tutaj niebieski. Załóżmy, że on był czerwony, no to czerwony się zaczyna tutaj wykonywać. Robi sobie unlocka, po czym jak zrobi sobie unlocka, to od razu spada tutaj. I może się już dalej wykonywać, ale on się nie będzie dalej wykonywać, bo w tym momencie od razu się wybudzi ten i dokończy blokadę i wejdzie do swojej sekcji krytycznej. Czyli tu kluczowym mechanizmem będzie to, żeby... Czyli to pokazuje ciekawą rzecz o naturze Mutexa. Mutex musi pamiętać, kto go wziął. Tak, bo jeżeli nie pamięta, kto go wziął, no to nie mamy szansy mu pożyczyć priorytetu, bo nie wiadomo, kto go ma, a kto ma tą blokadę. Więc co? Więc pierwsza rzecz jest taka, że jak zakładamy teraz loka, to musimy zobaczyć, czy ktoś go nie ma. Jeżeli ktoś go ma i on ma wyższy priorytet niż my, to musimy sobie... Nie, on ma niższy priorytet niż my, to my musimy mu pożyczyć ten priorytet, tak? I on jak się wykonuje i robi unlocka, to on musi sprawdzić, czy on sobie przypadkiem priorytetu nie pożyczył. Jak sobie pożyczył, to musi oddać, tak? I to robi implementacja Mutexów, tak? I ta trójka z kernela Linuxa, ona tego nie robi. No po prostu tego nie robi, tak. A podczas gdy domyślnie muteksy na przykład we FreeBSD, one to robią. Tak, tam nie ma rozróżnienia między RT muteksy i muteksy, po prostu każdy muteks jest RT. Dodatkowo, jakbyśmy sobie zobaczyli na jądro RT, bo jest takie jądro, czyli jest, bo są różne warianty jądra. Możemy sobie różne jądro skompilować. Możemy sobie zrobić non-preemptive. To oznacza, że jak będziemy wracać z przerwania, to tutaj. Ale to takim jądrem my się nie interesujemy. To jest jakieś antyczne 2.2 czy 2.4. Tak? Ale nadal można sobie tak skompilować jądro. Kiedy idzie przełączenie, to kiedy wątek sam chce oddać? Tak. Albo jak wracamy do user space'a. To wtedy jeszcze można. Tak? Ale same jądro, w obrębie jądra, jak wracamy z przerwania, nie jest wyłączony ten mechanizm. My będziemy się zajmować głównie jądrem preempt, czyli tak normalnie skompilowanym, ale jeszcze jest jądro RT preempt. I to jest jeden, i to jest straszny chaos. My będziemy się zajmować, ale to jest straszny chaos, jak się czyta i dokumentację, i źródła. Dlatego, że jak się przełączymy na jądro RT, to niektóre blokady mutują. Zamieniają się w inne blokady. Tak, spinlocki się zamieniają w coś tam, takie blokady się zamieniają w coś tam. Jak zaczniecie to czytać, to po prostu oczy wypływają, tak? Więc nie zapominamy o tych dwóch wariantach, bo się zakopiemy, tak? I nic wam nie zdążę powiedzieć. A to ten, jakby to jądro, z którego my sobie na co dzień korzystamy jako użytkownicy, ono jest skompilowane jako preempt, czy to RT preempt? Nie wiem, sprawdźcie sobie. Tam trzeba konfiga przegrypować i tyle, tak? Nie wiem, no ja będę opowiadał przy tych założeniach, że to jest preempt, a nie RT preempt, bo inaczej będzie boleć za bardzo. Tak? I tak samo jest z muteksami? Co? Że muteksy są... Nie, przepraszam. Nie, no teraz jak mamy preempt, to rzeczywiście jest rozróżnienie między 3 i 4. 3 nie robi priority inheritance, a 4 robi priority inheritance, tak? I tutaj minus PI, a tutaj jest plus PI. Tak? Ale to w ogóle gdzieś są używane te muteksy bez... RT muteksy? No właśnie. Nie, właśnie nie RT muteksy, czy są używane... Wszędzie. A czemu? A RT muteksy prawie nigdzie. Gdzieś sensowne? Bez sensu. Z mojego punktu widzenia nie. Ale ja się nie będę się kłócić no, ze środowiskiem Linuxa, tak? A czy te RT muteksy nie dodają jakiegoś tam overheada?
Wiesz co, no dodają, ale czy to jest uzasadnione, żeby nie korzystać z RTM-u teksów? No to jest trzeba samą implementować, to tak, żeby to było. No pewnie musisz używać tylko w takich miejscach, gdzie ten gdzie coś pewnie rozumiem, co to znaczy samemu implementować. No masz temu teksty, nie chcesz ich implementować. Nie, mam na myśli to, że teraz jak ominiemy ten problem, że nam się Nie ma opcji, no musisz użyć artemu tekstu. Znaczy ten tekst, tego co ja widziałem, to żeby głównie było w jakichś sterownikach, no to chodziło o to, żeby sterownik sobie sam na siebie nie naszedł. Przepraszam, więc... Ale mówisz o artemu tekstach, czy o mutekstach? O zwykłych mutekstach. Czy może ma to jakieś zastosowanie, gdzie rzeczywiście nie musimy się przyjmować, ale to... A to chwilę, bo pan powiedział, że prawie wszędzie są zwykłe teksty. Gdzie nie, gdzie są RTM teksty. Jeżeli sobie teraz... Ale to możecie mnie szybko zweryfikować. No tak, musicie mnie pytać. Wystarczy otworzyć laptopa, do Elixira wpisać mutex, 3000 referencji. RTM tekst 100. Czy rzucam liczby z kosmosu, ale wydaje mi się, że to tego rzędu było, tak? A więc dobra, czyli będziemy się zajmować tym jądrem i będziemy zastanawiać się nad semantyką tych wszystkich rzeczy do tego jądra, tak? Bo inaczej się zakopiemy. To mamy koncepcyjnie to pokryte, co prawda w żaden sposób nie mamy powiedziane, jak to się rozwiązuje, tak? Więc wypadało albo by o tym porozmawiać, albo sobie przeczytać dokumentację, bo to jest całkiem przystępnie opisane i porozmawiać sobie o tym na tak? Tam powstają takie specyficzne struktury. Czy te RTM teksty rozwiązują tylko ten problem, czy oprócz tego jeszcze jakiś? Czy to jest główny problem? No, chodzi o to, że to jest jeden z problemów związanych z synchronizacją, akurat w systemach, gdzie masz wątki o różnych priorytetach, prawda? Należało o tym wspomnieć, bo no istnieją dwie implementacje, one są istotnie różne. Tak? I teraz powstaje pytanie, dlaczego one są istotnie różne? Dlatego, prawda? No dobra, to owszem, są jeszcze jakieś inne, prawda, różne dziwne rzeczy. Oczywiście nie zabrałem ze sobą notatek, więc nie pamiętam. Ale co? Ale semafory. No właśnie, jak jest z semaforami? Czy semafory... O, to jest dobre pytanie. Czy semafory... Semafors. Jak mówimy o semafors. Czy semafor. To jak to jest? To ono ma PI, czy ono nie ma PI? Czy ono jest takie, czy ono jest takie? Nie, no nie ma pojedynczych tam. Nie, na pewno. A mogłoby mieć? To jest tak, że dowolne może odbyć, tak? Tak. Tam mamy żetony, prawda? Żeton rzucam, żeton zdejmuję, prawda? Więc tam nie ma w ogóle konceptu właścicieli. Żetony nie mają właścicieli. Więc z automatu semafory są takie. Prawda? Od razu one są takie. A to mówił pan, że w BSD w ogóle nawet nie ma semaforów, mówiąc, że tak? Są, ale się bardzo odradza z ich korzystania. To znaczy się one ostatecznie zostaną usunięte. W Linuxie semaforów też się raczej z rzadka korzysta, ale nie ma chyba takiego nacisku na to, żeby odejść od nich, tak? Tylko po prostu mówi się o tym, że już raczej nie stosujcie do synchronizacji, tak? Czyli tak naprawdę głównie do synchronizacji to powiedzmy, że ten mutex, tak? On będzie taki głównie stosowany. Tam są jeszcze jakieś inne rzeczy, tak? Inne rzeczy, których już nawet nie pamiętam, ale erbu semafor jest na przykład. I on się dziwnie nazywa, bo z tego co ja rozumiem, to jest po prostu blokada, jeżeli dobrze rozumiem, to jest blokada erbu. No taki erbu lock, tak? Czyli wielu liderów, jeden rider. No to jak myślicie, to on wspiera PI, czy nie wspiera PI? Jak się nazywa semafor, to pewnie nie. Ale pomyślcie, co jest takiego charakterystycznego w erbu semaforze? Liderzy muszą mieć co odpadać. Więc jeśli nie mają nic do odczytu, to wpadałoby, żeby ten zapisujący wątek miał wyższy priorytet, żeby mógł coś zapisać.
No to jest dobre pytanie. To znaczy dobrym pytaniem jest, czy ta implementacja faworyzuje liderów, czy może głodzić liderów, czy może głodzić liderów, czy jest sprawiedliwa. No ale to tak czy siak, To znaczy to jest pierwszy problem, który jest z tą blokadą, na którym by się należało zastanowić, jak ona jest zaimplementowana pod spodem. I jeśli mnie pamięć nie myli, trzeba by było spojrzeć do dokumentacji, więc być może sobie jeszcze scharakteryzujemy na ćwiczenia teraz, przypomnimy wszyscy. Wydaje mi się, że one są sprawiedliwe. Także jest powiedziane, że te reguły są sprawiedliwe. Ale powstaje pytanie, jeżeli one są sprawiedliwe, to znowuż, czy one nie wspierają priority inheritance? Czy wspierają priority inheritance? Czy może częściowo wspierają priority inheritance? To znaczy? No bo jakby jak router weźmie tego loka, no to wtedy... Jak to weźmie? Jak router weźmie, aha, to wtedy możemy zobaczyć, że jest ten właściciel. Aha. Wtedy byśmy mogli śledzić, a jak jakiś lider jest, i właściwie dużo liderów jest, i oni sobie wezmą loka, aha, to ciężko, żeby śledzić wszystkie priorytety. Tak, bo nawet nie mamy ich zapisanych, w sensie po adresie, bo musimy ich tam mieć z imienia i z nazwiska, czyli z adresu, prawda? Zapisanym. Więc wydaje się, że Airbus Semafor, wydaje się, bo musiałbym jeszcze, ja tego tak nie pamiętam dobrze, że wydaje się, że one wspierają priority inheritance, ale tylko dla writerów. Tak? Czyli między writerami jest propagacja priorytetów, ale trzeba by było to sprawdzić, a przynajmniej jest szansa na to, że to się da zaimplementować. Natomiast są sprawiedliwe. To jest chyba dobrze, prawda? Więc one są na pewno fair i być może dla writera. Tak, to trzeba sprawdzić. Jeszcze raz, bo nie zapomniałem notatek wziąć. Okej. I co my tam jeszcze ciekawego mamy? To znaczy na pewno mamy więcej jakichś rzeczy, do których ja już nie mam materiałów. Mamy jakieś sekuloki, mamy dużo rzeczy. Spokojnie. To my tego wariantu jeszcze nie przepisaliśmy na a co się dzieje, jak jest wiele procesorów. No, na razie się zastanowiliśmy, co się da zrobić na jednym procesorze i jakie rzeczy, prawda? No bo to wiadomo mniej więcej, do czego służą muteksy i RT muteksy, prawda? No to zrobimy zwykłą, ordynarną sekcję krytyczną. No, możemy z tej sekcji krytycznej zostać wywłaszczeni, wyjęci, ale na pewno inny wątek, który nie ma nic związku z żadnego z tą sekcją krytyczną, to on może nas przerwać, tak? Tak długo jak nie będzie chciał do tej sekcji krytycznej się dostać, to wszystko jest w porządku. Czyli zdecydowanie wolimy stosować muteksy zamiast wyłączania wywłaszczania, bo wyłączanie wywłaszczania to jest takie wszystkich. Wszyscy z procesora sio, ja jestem najważniejszy, czyli to jest takie właściwie wypromowanie się od razu do najwyższego priorytetu, tak? To jest taki mutex, tylko jakby, że ja tu jestem najważniejszy, wiąże wszyscy się, prawda? Natomiast muteksy, no one widać jak działają, prawda? One działają w taki sposób, że pozwalają potencjalnie zostać wywłaszczone, zezwalają na wywłaszczenie takiego wątku. Tylko jeżeli teraz wystartuje wątek o wyższym priorytecie, który chce wziąć tą blokadę, no to niestety musi poczekać aż ten niższym priorytecie ją zwolni, prawda? Te RT muteksy robią to prawidłowo. Semafory to są te nasze żetony, prawda? I RW semafory to zdaje się, że to są po prostu zwykłe RW logi, tak? Tylko zostało niefortunnie. No wspomnij mi to, w tym RW semafor jest owner, więc pamiętaj. I to jest napisane, że to się do writera odnosi. W którym? W RW semafor. W RW semafor, tak? I oni mówią, że tam jest priority inheritance, czy nie użyli tego bezpośrednio, ale mówią, że to jest po to, żeby sprawdzić, czy ten owner jest na procesorze w tym momencie. No to brzmi jak po to. Dobra, no niekoniecznie po to, ale tam jeżeli jest, to powinno być drzewo czerwono-czarne. Tak jak w RTMUTEX-ach powinno być drzewo czerwono-czarne. Osób kandydujących, znaczy wątków kandydujących do bycia writerami. Tak, jeżeli tam nie ma tego drzewa czerwono-czarnego, to znaczy się, że on nie wspiera. Okej, no to nie ma. To najprawdopodobniej nie wspiera. Znowu już we FreeBSD jest chyba zrobione tak, że one te RW-loki wspierają
priority inheritance dla reiterów, prawda? Więc to się da zrobić. Być może jądro RT, tak, czyli real time preempt, być może coś tutaj przy tych RW semaforach mieszy. No dobra. Dlaczego jeszcze raz my będziemy programować przy użyciu mutexów, a nie RTM mutexów? No z reguły tak. No taka jest konwencja, no jak wejdziesz między wrony, prawda, no być może w większości przypadków to ma sens. Tak, żeby zapomnieć o tym priority inheritance, no bo ono jednak w pewnych przypadkach jednak no to jest ten narzut. Znaczy, tak optymistycznie, no to blokady są po to, żeby je zakładać i zwalniać, a nie na nich spać. Nas spanie na blokadach to znaczy od razu, że to jest coś złego. Tak? To znaczy się, jak jeżeli śpimy, to znaczy się, że mamy za mało blokad. Tak? Bo nie chcemy spać, bo spanie to trzeba się, żeby pójść spać, to co? To trzeba się do tego spania przygotować. Więc jak sobie zobaczymy później, to implementacja mutexów jest taka, że ona na początku lubi się pokręcić. Przynajmniej w wieloprocesorowym systemie lubi się pokręcić, tak? Przez jakiś czas i tak, może tamten zejdzie z procesora i mi odda blokada, może nie zejdzie z procesora i nie odda, a może nie jest na procesorze, to od razu trzeba iść spać. Ojej, jak trzeba iść spać, to trzeba iść do schedulera, trzeba tam znaleźć wątek następny, prawda? Trzeba tu zrzucić swój kontekst, być może również kontekst FPU, prawda? No to się tam, żeby pójść spać, to się trzeba strasznie narobić, prawda? Więc to jest głupi pomysł, żeby projektować w taki sposób systemy, żeby blokad było mało. Tak? Znaczy, zawsze jest ten złoty środek. To nie jest tak, że od razu rzucimy dużo blokad i rozwiążemy wszystkie problemy. Global Interpreter Lock. Global Interpreter Lock jest klasycznym strzałem w stopę, prawda? Całe szczęście już nie mamy od dłuższego czasu Big Kernel Locka. Nie. A kiedyś coś takiego było i całe szczęście już tego nie ma. Tak? To faktycznie ma pan rację, że ten RW semafor, jeżeli jest ten preempt RT, to on w ogóle to po prostu na RT mutexach robi tego RW semafora. Więc... Jeżeli chodzi o preempt versus RT preempt, no to tożsamość blokad się zmienia i tam jest taki cyrk, jak zacząłem to czytać, że to nie da się tego prześledzić. Tak? Także zapomnijmy o tym RT preempcie, bo to prawda, zakrawa na szaleństwo. No ale to oni lubią mieć jakieś złożone, prawda? Ja nie lubię mieć złożone. Dobra, to co? To komplikujemy, nie? Najwyższa pora. Najwyższa pora. Nie będzie. No to co? Chyba, że wcześniejsza przerwa. To nie jest dobra kreska. Taka delikatna. Ale tutaj mamy nasz CPU 0, a tutaj mamy nasz CPU. Wystarczą dwa procesory, żeby było zabawne. Prawda? Mamy dwa procesory. Tak? I mamy. No dobra. To tutaj czegoś będzie brać. Znaczy, to dobra, to lecimy. Wyłączanie przerwy. To tutaj jeszcze trzeba narysować po jednym, prawda? To co? Czy tu będzie działać wyłączanie przerwań? Tak, dalej będzie działać. Dalej będzie działać. No? Czy tu będzie działać wyłączanie przerwań? Nie. Dlaczego? Bo wyłączamy przerwania tylko na danym hercie. No nie od kozery jest to słowo lokal. Tylko swoje przerwanie możemy włączyć. Tylko swoje. Można, ale rozumiesz, że trzeba API-a wysłać, coś strasznie namieszać w systemie i to jest strasznie skomplikowane. Znaczy, jak są większość tych wolnych, które mają ten pośredni, to można pośredni po prostu powiedzieć, że nie przyjmuj żadnych. Nie. No. Ale myślimy teraz o blokadach, które da się zrobić w obrębie systemu, a nie w obrębie pojedynczego urządzenia, tak? Bo owszem, możesz po prostu wyłączyć flagę w tym urządzeniu, nie zgłaszaj przerwania i wtedy jest po problemie, ale to jest tylko to przerwanie i żadne inne, tak? A teraz powiedzmy, że my chcemy, że mamy tą samą sytuację, że tu na tym procesorze chcemy wybudzić jakiś wątek,
A tego wątka, a tym wątkiem chcemy się uśpić, więc jest jakiś konflikt na strukturze danych między tym wątkiem znajdującym się w tym synku z tym prawda, programem, który się znajduje tutaj w interakcji. Czy chodzi o to, że oba naraz chciałyby unikać tego arku? Tak, tak. No, ten najgłupszy przypadek, że chcemy, nie wiem, jakąś kawałek tablicy przepisać. Mhm. Więc już jest problem. To tutaj potrzebujemy nowego środka synchronizacji. Może jeszcze powróćmy na chwileczkę do tego wariantu tutaj, z trójką. To jak zrobić trójkę? Trójkę jest chyba w prosty sposób można zrobić. Czyli się między... Między na tym samym procesorze. Tak? Mamy tego muteksa na tym samym procesorze. Jakbyśmy implementację tego zrobili, to chyba jest proste, no nie? Zakładamy muteksa, czyli co? Żeby założyć muteksa, to musimy wyłączyć wywłaszczanie. Musimy się na chwileczkę stać najważniejsi. Musimy zobaczyć, czy... Żaden inny wątek nie może nam wejść, prawda, w paradę. Musimy w muteksie mieć pole owner i po prostu patrzymy, czy te pole owner jest puste, czy jest niepuste. Jak jest puste, to wpisujemy tam siebie i wychodzimy z tej sekcji krytycznej, czyli włączamy wywłaszczanie. A jeżeli jest zajęty owner, no to tam gdzieś musimy mieć jakąś listę wątków uśpionych, więc wkładamy się na tą listę wątków uśpionych i idziemy spać. Okej, ale nie musimy wtedy wyłączyć przerwań. Tylko wywłaszczanie. Nie. Znaczy wiesz, nie, tak, tak, no, nie musimy. Mhm. Nie musimy. Wystarczy to pojechać na wyłączonych wywłaszczaniach i będzie budyna. No tak, żadnych atomowych zapisów czy nie, tam. Nie potrzebujemy żadnych atomowych zapisów. Implementacja na uniprocesor jest prosta. Tak? No to blokowanie to tam też jest prościutkie, po prostu. Zdejmujemy blokadę, patrzymy, jak ktoś jest na liście. Jak ktoś jest na liście, to prawda, przywracamy do życia i po problemach. No? A to właśnie w sumie właśnie to wygląda, jak my jesteśmy ownerem muteksa i jakby odblokowujemy go, to jak wygląda samo wybudzenie wątku? Co konkretnie trzeba zrobić, żeby obudzić jakiś wątek? Wrzucić go ponownie na ranki. Okej, prosto. I tyle, po prostu pozwolić schedulerowi go odpalić i to wszystko, tak? Tam zmienić jego stan na tam running, czy tam ready, czy jakiś, prawda? Taki, a to wtedy jakby ownera ustawiamy na... Już my to jakby, my odblokowując... Jesteśmy ownerem. No to tak, czy my zmieniamy ownera na tego, na ten wybudzony wątek, czy... To już zależy od implementacji. Z reguły to się robi w ten sposób, że po prostu się wybiera jednego z tej kolejki, się go wybudza. Mhm. I się wychodzi, zeruje się tego ownera i się wychodzi, tak jak się obudzi, to założy i tyle, prawda? Być może trzeba wszystkich wybudzić, być może jednego, nie wiem, prawda? Być może tego o najwyższym priorytecie, tylko whatever. To jakby możemy sobie później popatrzeć w implementację, aczkolwiek implementacja muteksów jest dosyć złożona. I pewnie się tam byśmy zakopali strasznie. Tak, ale w sumie to chyba jest, no patrząc na to, jak musieliśmy w user space, to są totalnie inne muteksy. Nie myślmy o user space, bo user space to jest zupełnie, wiesz. Tak, ale chodzi mi o to, że nawet jak się tam masz tego futeksa, przy pomocy tego, tak. To robisz, prawda? I to się zupełnie inaczej rozwiązuje z wielu przyczyn. Okay. Tak, więc nie. Dobrze jest czasami robić analogię między user space'em, ale tu nie. tu trzeba o tym zapomnieć, prawda? Bo te środki synchronizacji są bardziej niskopoziomowe. Nie korzystają z Syscoli, tylko już bezpośrednio na sprzęcie. No dobra, posłuchajcie, to co? To tutaj ja powiedziałem, że dwa można korzystać, ale takie nie za bardzo, prawda? To czy dwa będzie działać tutaj? Nie. Nie, na pewno nie będzie działać. No bo my zapisujemy w swojej strukturze, że nie możemy zostać wywłaszczeni, więc... Kiedy sprawdzamy wywłaszczanie? Czy wywłaszczać, czy nie wywłaszczać? Jak wychodzimy tu. Z procedury przerwania. Ale tylko tu. No tak. A tu nie. Prawda? Czyli już widać, że dwójka się już do tego nie nadaje. Dlatego jest lokal. Prawda? Dlatego ona jest lokalna. No dobra, tu nie rozwiązaliśmy tego problemu.
prawda? Co tutaj potrzebujemy? Siódemki. Ale właśnie, jaki tu jest konkretny problem? No problem jest taki, że ty chcesz korzystać z tej samej struktury danych, będąc w wątku tutaj, aha, na tym procesorze i będąc tutaj w tym kontekście przerwania na drugim procesorze. No to co tutaj można by było? No, to teoretycznie można się pętlić, ale to jest takie brzydkie. Prawda? Musi brzydkie. Zależy w jakim kontekście, nie? No. Nie masz wyboru. Nie masz wyboru, dlatego że my coś powiedzieliśmy sobie o tym kontekście. Co my sobie powiedzieliśmy o tym kontekście? No, on będzie krótki. Będzie krótki. Czego nie można tutaj zrobić? Spać nie można. Tu nie można spać. Tak? Tu? Nie można spać. No w szczególności, prawda, żeby zrobić spanie, to trzeba zrobić kontekst switcha. Da, więc my musimy to od końca, od początku do końca obsłużyć. Jedynym punktem, którym można zmienić kontekst, to jest ten charakterystyczny, który odpowiada za wywłaszczanie. Ale tutaj w środku nie można. A dałoby się radę jakoś doimplementować hardware'owo synchronizację taką? Nie wiem. To zależy, jakie mamy założenia projektowe. Co byśmy chcieli dokładnie zrobić. Natomiast jedno jest ważne. Tu jeszcze jest jedna ważna rzecz. Że pamiętajcie, że my tak możemy sobie zrobić filię tego. Wiecie, co to jest filia? Oddział taki możemy sobie zrobić. Da? Że tutaj może być wątek, który się znajdzie w tej samej bańce, co ta cała część. Da? I jak to robimy, żeby się znalazł w takiej bańce, w takiej samej bańce? Jak to? Żeby się znalazł w tym samym kontekście, co to? Efektywnie, żeby się znalazł w tym samym kontekście. No to robimy. Włączamy przepraszam. No bo tutaj też są wyłączone przerwania, nie? Jak już obsługujemy przerwania, no to przerwania są wyłączone, tak? Więc żeby się znaleźć, tak inaczej, jeżeli tu wyłączymy przerwania dla tego wątku, to obowiązują nas te same ograniczenia, co w interrupt kontekście, tak? Czyli nie wszystko to, czego się dowiemy na temat tego, co można, czego nie można robić w interrupt kontekście, będzie obowiązywać zwykły wątek, który zdecyduje się wyłączyć przerwanie. Tak? Czyli on na przykład nie będzie mógł robić copy from user, copy to user z włączonymi przerwaniami, to jest zabronione. Nie będzie można lokować pamięci, nie będzie można robić prawie wszystkiego. Tak? W szczególności nie będzie można pójść spać. Tak? Przy czym pójście spać może być oczywiście w wyniku wywołania jakiejś procedury. Tak? Czyli jeżeli tam jest jakaś procedura, czyli jesteście pod włączonymi przerwaniami, wywołacie jakąś procedurę i ta procedura z reguły nie będzie szła spać, to się nic nie stanie. Ale jak nie daj Boże pójdzie spać, to od razu się kernel wywali. Znaczy będzie próbowało pójść spać. Tak? Czyli powiedzmy, że mamy mało obciążony system, w którym wszystkie blokady z reguły są wolne, działa. Ale zawołacie tą procedurę i jądro będzie trochę bardziej obciążone, już będzie lock contention, już będą usypiały się wątki na blokadach i wasz wątek wyłoży całe jądro. Tak? Więc będzie, że tak powiem, zachowanie w zależności od rana. Czy macie szczęśliwego rana, czy macie nieszczęśliwego rana. Tak. No ale generalnie trzeba pamiętać o tym, że to ten kontekst jest na tyle wredny, czyli ten kontekst, czyli przejście do oddziału tutaj, prawda, albo w tym kontekście bardzo, bardzo specyficzne rzeczy. Znaczy bardzo mało rzeczy można generycznych robić. Tak? No dobra, czyli siódme będzie spinlockiem. Czemu my możemy tutaj spinlocka użyć tylko i wyłącznie do tego? Czemu nie możemy tutaj użyć blokad usypiających? Bo to są wszystko blokady usypiające.
Prawda? Co do tego się zgadzamy. To są blokady. Blokady usypiające. Bo ten wątek pod przerwaniami nie może pójść spać. Nie może pójść spać. I więc jedyne co może zrobić, to się kręcić. Prawda? Tylko i wyłącznie może pójść się ten kręcić, tak? Czyli jeżeli ten to nawet mógłby pójść spać, tak? A on by mógł spać, bo on ma takie prawo, tak? Ale tu jest jeszcze taki dosyć subtelny problem do rozwiązania, bo czekajcie, tak? Czyli co? Załóżmy, że ten wziął blokadę, no i tam sobie robi co chce, ale wziął tego loka. Ten dochodzi do, spróbuje wziąć tego loka, no to co? Nie może wziąć tego loka, więc się kręci. No i wszystko jest ok. Ten zdejmie tego loka, ten sobie wejdzie do środka, zrobi to, co trzeba, wyjdzie, zwolni blokadę, super. A co by było, gdyby ten wziął spin, gdyby wziął spin loka i poszedł spać? Gdyby wziął spin loka i przyszedł wątek o wyższym priorytecie. No nie powinien, że się patrzy na powiedzieć, czy wątek, takie rzeczy. Cześć. No to zaraz musimy jeszcze dojść do tego, do tej rzeczy, tak? No to chyba jest jakiś problem, prawda? No bo wyobraźmy sobie, że ten wszedł tutaj i co? I przyszedł wątek, ten założył sobie tego spinlocka, radośnie go sobie wziął, przyszedł inny wątek, zdjął go z procesora, odpalamy tutaj przerwanie i to przerwanie tak. Prawda? I czeka miliony cykli, aż tamten wątek o wyższym priorytecie zrobi to, co trzeba. I odda procesor temu, żeby mógł dokończyć sekcję krytyczną. No to chyba coś nie halo, nie? To chyba jest coś nie halo. Więc musimy te rozróżnić na dwa spin locki. I tu jest chyba spin lock i spin lock IRQ. Tak? Jak robimy spin lock IRQ, to wyłączamy przerwanie. W ogóle przerwania, nie tu, tylko wyłączanie. Tu wyłączamy przerwanie. Jak robimy spin lock IRQ, no bo musisz. Znaczy, to zależy, tak? To zależy, bo tu jest ciekawa rzecz. Tu jest ciekawa rzecz. To jeszcze przed przerwą, bo rozumiem, że chyba, że TP. Ale to dobra. To tutaj jest pewna różnica. Jaka? Różnica jest taka, że ten robi preempt, disable, a ten robi to samo, plus jeszcze robi IRQ disable. A po co musi wyłączyć preempt, skoro wyłączy preempt? Właściwie to nie wiem, ale tak jest to zrobione. Okay. Z mojego punktu widzenia, on mógłby tylko i wyłącznie wyłączać. Może po to, żeby przypadkiem jakaś inna procedura nie sprowadza switcha, że chciałbym pójść spać, żeby w tym momencie też dostał informację. No nie wiem, może to jest tak, że znaczy wyłączanie i włączanie, wywłaszczanie to my widzieliśmy, że jest ultra tanie. To wystarczy po prostu zinkrementować jedną komórkę, prawda? Więc nie szkodzi, a być może dają im tam jakieś dodatkowe, delikatne gwarancje, które oni tam na jakiś kawałeczek kodu potrzebują, prawda? Ale ważne jest to, że to jest ważne zarówno w komunikacji takiej, bo siódemka się też nadaje do tego, jak i w takiej komunikacji. No siódemki można używać do tego, no nikt wam nie zabroni. No i można do wszystkiego. Ale to widać, że ta siódemka to jest tak, tutaj to jest takie być może nie najlepszy pomysł, tak? No ale zobaczmy sobie, jakie są konsekwencje tego. Po pierwsze, jak macie spin locka, preempt disable, to już jest fajnie, bo wchodzicie tutaj, co prawda może was wywłaszczyć, nie wywłaszczyć, tylko może was zdjąć przerwanie z procesora na chwilę, ale jeżeli to przerwanie jest krótko wykonywane, to może to nie jest najgorzej, tak? Bo to jest w jakimś skończonym czasie, no chyba, że macie interrupt storm, no to wtedy nie. Ale powiedzmy, że w normalnych warunkach działania jądra to jest znośne, tak? Czyli ta siódemka, wchodzimy nią tutaj, nawet jak nas zdejmie, to zaraz wrócimy, no co najwyżej się ten dłużej pokręci, tak? Jeżeli chcemy zminimalizować czas kręcenia się tego,
no to używamy skin lockingu. I już. Tak? I to wtedy gwarantuje, że nas te nasze przerwanie lokalne nas nie zdejmie z procesora, więc my tą sekcję krytyczną dokończymy najszybciej jak się da i oddamy temu. A to w tym spin lock już jest potrzebne jakieś atomowe zapisywanie, odczytywanie? Tak, 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 oczywiście. A to nie jest też tak, że jeśli chcemy się jakby zsynchronizować z przerwaniem na innym procesorze, to równie dobrze to przerwanie mogłoby wystąpić też w naszym procesorze, więc tak, taki, jeśli myślimy o przerwaniu na innym procesorze, to też musimy myśleć o tym samym, więc... Tak, 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 więc to, no nie, to jest bardzo dobra uwaga. Więc jeżeli teraz zakładamy, że to przerwanie, to my nie wiemy, czy się będziemy synchronizować z tym, czy z tym, prawda? Tylko wiemy, że będziemy się synchronizować, no to rzeczywiście tutaj jest potrzebny na to IRQ. Tak, żebyśmy na czas tej sekcji krytycznej również włączyli te nasze przerwanie, z którym potencjalnie byśmy się synchronizowali. Więc spin lock tak, do synchronizacji tego i tego musi służyć też do tego i tego, więc on zarówno się potrafi kręcić, jak i potrafi wyłączać przerwania. Tak? Jeżeli chcemy synchronizować te dwie rzeczy, to tak naprawdę wykorzystujemy to. To teraz trzeba zmienić numerek między wątkami w przestrzeni synchronicznej, bo na pewno jest 7. A te rzeczy wyłączenie przerwać, żeby właśnie się dzieje, jak już uzyskamy to bloka, że weźmiemy. Gdzieś tam się dzieje atmowo. No, z naszego punktu widzenia to ona się rozciąga na wykonanie sekcji krytycznej kręconej tym spinem. Jak się kręcimy, to jeszcze nie. Jak się kręcimy, to nie wiadomo. To nas nie obchodzi. To jest po prostu, z naszego punktu widzenia, to jest jakaś operacja. Może nie atomowa, ale po prostu wołamy funkcję i się jakby na razie się nie zastanawiamy, jak to jest zaimplementowane. Tylko zastanawiamy się nad tym, jaką to nam daje gwarancję, jak już wejdziemy do sekcji krytycznej. I to jest dla nas najważniejsze. No jak będziemy, jak zaczniemy rozgrzebywać, jeżeli będziemy rozgrzebywać te środki synchronizacji, no to być może tam się już będziemy zastanawiać, czy to się kręcimy się z włączonymi przerwaniami, czy z, prawda, i tak dalej, i tak dalej. No dobra, to co? To zróbmy sobie przerwę do. No, tam nie wiem, ile tych przerw. Na czym skończyliśmy? Na tych spinlockach, prawda? No okej, to znaczy się. To też nie jest takie słodkie. Bo mniej więcej do tej samej grupy, co spinlock, trafia nam jeszcze jedna blokada przez analogię do tego. Tak, no skoro mamy blokady RWLOG, które śpią, blokady czytelnicy pisarzy, to może też chcielibyśmy takie, które się pokręcą trochę, tak? Więc mamy takie blokady, aczkolwiek gdzieś tutaj dotarłem do takich notatek, że oni tak mówią, że tak starajcie się tego nie używać, że lepiej RCU, o którym nic jeszcze nie mówiłem, bo głodzą pisarze te nasze blokady. No ale jakby co to są RW? Tylko trzeba znowuż, jak za każdym razem jak patrzymy w blokady RW, tak, to trzeba sobie zadać pytanie, tak, a jakie one mają właściwości? Czy są sprawiedliwe, których głodzą, a jeżeli nie są, to których głodzą, prawda? I czy jak już wejdziemy do środka, to czy mamy to, prawda, do tej sekcji krytycznej i tak dalej, i tak dalej. Ale jakby co, jeszcze jest to RWLOG. Więc co, tutaj to byśmy się, przez analogię do tych już nie będę wypisywać osobno jako numer, prawda? Więc co, a kiedy byśmy, czy tutaj byśmy chcieli ósemki używać? Chyba nie. Tu. Nie chcielibyśmy, weźmie tego spinlocka, no i zostanie wywłaszczony, albo... Jakie wywłaszczone? Jakie wywłaszczone? Wywłaszczone nie mogą być. Jak weźmie, to już wiemy, że nie zostanie wywłaszczone, co najwyżej przerwanie. Tu jest spoko, między... Na tym samym poziomie między zdjęciem jest spoko rozwiązanie. Nie podoba mi się. Ale jest najlepsze.
między rdzeniami, ale to nie, w sensie nie tylko między rdzeniami, nie? W ogóle między wątkami. W sensie na obrębie jednego rdzenia to jakby... No, nie ma use case'ów wtedy. To czy jak mamy w obrębie, jak wątek jest na tym samym rdzeniu, no to ósemka nam rozwiązuje ten problem, bo ona wyłącza wywłaszczanie, a my już wiemy, że wyłączanie wywłaszczania rozwiązuje ten problem. No właśnie. Więc jeżeli jest na tym samym rdzeniu, to się redukuje do przypadku drugiego. No tak, więc to jest w sumie dokładnie ten sam koncept, co spinlock IRQ, jakby musi zawierać w sobie jedynkę, tak samo ósemka musi w sobie zawierać dwójkę. Tak. No właśnie. Tak. W przypadku ósemki ma dać się dużo czasu, tak? Bo na drugim rdzeniu wtedy ten wątek musi kręcić się, mimo że mógłby wykonywać całkowicie na czas. No ale to wiesz, ale to wszystko zależy, bo jaki jest, czy opłaca się kręcić? Jaka jest alternatywa do kręcenia się? Przełączenie. Uśpienie. Co jest związane z uśpieniem? Ile trzeba zrobić, żeby pójść spać? Nie czujecie jeszcze tego, ale jakbyście zajrzeli w tego Muteksa, to wam mózg eksploduje. Ile trzeba zrobić, żeby pójść spać? Trzy fazy jakieś. Tak. Bardzo dużo trzeba zrobić, żeby pójść spać. To są potencjalnie tysiące cykli procesora. Dużo. To jest naprawdę dużo. To nie jest za darmo. Tak? Więc jakbyś się pokręcił tak z 200 cykli procesora, to co? To chyba lepiej, nie? No ale skąd wiemy, że będziemy się kręcić 200 cykli procesora, a nie 200 tysięcy? No wiemy, pod warunkiem, że rozumiemy swój kod. I rozumiemy, jaki kod synchronizujemy. Tak? No, po to jest tyle narzędzi w jądrze do synchronizacji, że każde, że nie ma jednego do rozwiązywania wszystkich problemów, tylko każdy problem być może rozwiązuje się inaczej, tak? Na przykład spinlock, ten tylko z włączeniem wywłaszczania, to jest fajne, jak na przykład chcemy wysłać pakiet PCI Expressem, szybko pójdzie, kontra jak chcemy wysłać coś po UART-cie. Więc mamy do przesłania kilobajt po UART-cie i kilobajt przez PCI Express. No tak, no to mówię, to wszystko jest kwestia tego, co ci siedzi, nie w sercu, w sekcji krytycznej, tak? ale to wszystko jest uzależnione od tego, no, ile czasu spodziewasz się, że spędzisz w sekcji krytycznej. Jeżeli to są krótkie rzeczy, no to wybierasz ósemkę. Jeżeli to są długie rzeczy, no to sorry, ale... Przechodzisz tutaj do Muteksów, tak? Ale bo chcesz. Zadziała między różnymi rdzeniami. No musi. No bo inaczej będzie lipa. Prawda? No bo o ile jeszcze te niskopoziomowe, bo generalnie te blokady, które są nieusypiające, to my uważamy, że one są niskopoziomowe, prawda? Czyli jedynka i dwójka jest mega niskopoziomowa, bo jest lokalna. Ósemka, siódemka plus ergologi to są niskopoziomowe, ale już działające między rdzeniami, prawda? I one są wszystkie nieusypiającymi blokadami, a tutaj są blokady usypiające, więc to ja już nazywam wysokopoziomowymi, bo tam rzeczywiście trzeba jakieś kolejki przeglądać. Co no tak, ale one normalnie działają między rdzeniami? Te działają, one muszą działać między procesorami. Te już spokojnie możemy między procesorami wykorzystywać, tak? Między procesorami, ale znowuż, tylko siódemki możemy korzystać, jeżeli chcemy się synchronizować z między przerwaniem, które może zostać odpalone na innym procesorze, tak? Bo czasami, ja nie wiem jak jest w Linuxie, ale pewnie da się to zrobić, można powiedzieć, że przywiązuje się przerwanie do tego procesora. Przynajmniej nie zdziwiłbym się, gdyby była taka możliwość, że mówimy, że to konkretne przerwanie nie może zostać obsłużone przez dowolny procesor, tylko ty jesteś tym wyróżnionym, który może to odebrać, tak? Pewnie tak się da zrobić. Pewnie nawet niektóre, jakbyśmy sobie zobaczyli proc interrupts, to pewnie będzie nawet widać, że niektóre przerwania są dokładnie na jednym procesorze odbierane i obsługiwane, tak? Nie wiem, sprawdźcie sobie proc interrupts i mi powiedzcie, czy widzicie tylko przyjemny, tak? No dobra, ale mamy takie fajne, czyli tak, czyli te wszystkie trójki, czwórki, bla, 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 to tutaj, prawda, to trójka, czwórka, tam piątka i szóstka to one działają, tak, jest. I nie ma problemów, tak. Ósemki i siódemki korzystamy w określonych przypadkach.
tych pozostałych jedynka i dwójka to są raczej z rzadka. Raczej z rzadka do. One są raczej wykorzystywane do implementacji tych rzeczy, z rzadka do jakichś innych rzeczy, tak? Więc generalnie jak synchronizujecie, Mutex is good enough. No, spilno. Wcale to ten będzie się też wariat kręcił, prawda? Może pójść spać ostatecznie, ale Mutex i generalnie implementacja tych wszystkich rzeczy, to ona potrafi być implementacją hybrydową, tak? I implementacją tak zwanej, to się czasami nazywa Mutexami adaptacyjnymi, tak? One mają taką fazę, że faza pierwsza to jest, prawda, taka, ha, jest fajnie, na pewno ten Mutex jest wolny, prawda? No to biorę go, ojej. No to i wychodzimy z fazy optymistycznej, tak? I ta musi być szybka, no bo tak projektujemy to wszystko, żeby z reguły, żeby można było wejść do sekcji krytycznej, tak? No ale jak się nie da wejść do sekcji krytycznej od razu, to powstaje pytanie, a ile trzeba poczekać? No i teraz tak, jeśli owner znajduje się na innym procesorze, to co? To się kręćmy. To się pokręci, prawda? To jest sensowne. Jeśli owner, bo możemy sobie zajrzeć, mamy wskaźnik na ownera, możemy sobie spojrzeć na ten wątek i możemy powiedzieć, prawda, czy ty jesteś running, czy ty jesteś nie running. Jeżeli jesteś running, jesteś na procesorze, no to jak jest na procesorze, to super, to on zaraz wyjdzie z tej sekcji krytycznej, jeżeli ona jest sensowna, prawda? I się trochę pokręci, no, ale jeżeli ona jest bezsensowna, to trochę się kręcimy na darmo, tak? Ale jeżeli jest sensowna, to zaraz wyjdzie i my bez usypiania, bez tego kosztownego procesu usypiania weźmiemy tą blokadę, tylko się troszeczkę pokręcimy. Tak? Jeżeli jest pesymistycznie, no to niestety się będziemy kręcić, po czym potwierdzimy, no dobra, no tyle to się, tyle pod tymi drzwiami to się nie pokręcimy, prawda? Idziemy do domu, prawda, spać. No i wtedy trzeba wykonać tą ścieżkę slow path z Mutexa i ten slow path. To nawet gdzieś na slajdach tutaj jest na tutaj chyba macie gdzieś, nie pamiętam, gdzie są te Mutexy. O, tutaj jest. Prawda? Macie tutaj nawet sobie opisane na tych slajdach. Więc możecie to sobie spokojnie doczytać. Ja to tylko tak pokrótce mówię, tak? To dobra, tak? Więc rzeczywiście ten slow path on już usypia. No dobra, ale gdyby wam się wydawało, że to wszystko jest już bardzo skomplikowane, to nie. Jeszcze jest niewystarczająco skomplikowane, tak? Trzeba coś do tego dodać, bo fajnie jest mieć te wszystkie rzeczy, ale nic już dzisiaj nie powiem najprawdopodobniej o RCU, który wydaje się być interesującą ideą. Ale nam brakuje paru rzeczy. No właśnie tych rzeczy. Bo i jeszcze na coś brakuje, żeby powiedzieć o tym, w jakim stanie może się znaleźć dany wątek. Tak? No to dobra. To dobra. Pamiętacie pewnie z systemów operacyjnych, jak sobie mówiliśmy o takim wywołaniu read, to czasami read jak przychodził sygnał do procesu, to co robił read? Zwracał jakiś błąd, że został przerwany. E-intra, prawda? E-intra. Ale jakbyśmy to samo zrobili na twardym dysku, czyli czytalibyśmy plik z twardego dysku, to nigdy nam nie zwróci e-intra. Jak to? No tak. To jest ciekawa obserwacja. Czyli teraz tak, jak czytamy z szybkiego urządzenia, to read nam nigdy nie zwróci e-intra. A jak czytamy z urządzenia, które jest wolne, albo z urządzenia, które nie wiadomo kiedy nam da dane, na przykład użytkownik po drugiej stronie kabla, to nie wiadomo, czy to on tam umarł, poszedł na obiad, prawda, czy ten, to jak przyjdzie sygnał do tego procesu, to dostaniemy e-intra. Da? Czyli coś dziwnego się stało, to widać, że ten wątek, on w jądrze musi się znajdować w jakichś różnych stanach. Tak? Gdzieś tu, o,
różnych stanach. Więc sytuacja jest trochę zawiła. To znaczy się, jak idziemy spać, to możemy pójść spać na dwa sposoby. Możemy pójść spać z korkami do uszu albo bez. Prawda? Bez korków do uszu to jest to, a z korkami do uszu to jest to. Tak? Czyli możemy, krótko mówiąc, pójść spać snem przerywanym i nieprzerywanym. Tak? I to też się zaczyna komplikować. Ku mojemu zdziwieniu muteksy potrafią zarówno usypiać snem przerywanym, jak i nieprzerywanym, co uważam za total abomination, jeżeli chodzi o kernel design. No ale to jest Linux, prawda? Jak tam już pomysły jakieś trafią, to już tam zostają na wieczność, chyba że komuś bardzo zależy, żeby tam usunąć. No ale dobra, jak idziemy spać, no ale my jeszcze tutaj, to my chodziliśmy spać, ale czy my tutaj poszliśmy spać w takiej sytuacji, gdzie chcemy oczekiwać na jakieś zdarzenie, które będzie pod przerwaniem zgłoszone? Czyli krótko mówiąc, no mamy taką typową sytuację, tak? Tutaj sobie idziemy tym spać, tu w pewnym momencie dochodzimy spanie, czyli tutaj robimy wait event i mówimy sobie, no jakiś tam, czekamy na jakiś tam event i tutaj mamy ten identyfikator tego eventa, tak? No a co to możemy czekać? No tam możemy poczekać sobie, nie wiem, na przyjście pakietu, prawda? No kiedy nam przyjdzie pakiet? No tutaj pod przerwaniem, prawda? Przerwanie i tutaj co? Wake up, prawda? Wake up, event, bla, 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 prawda? To jakiegoś takiego mechanizmu byśmy się spodziewali, że mamy wait'a i wake up'a. To widać, że one będą musiały się synchronizować. No właśnie, jak one się będą synchronizować? Którą metodą? Którym z tamtych? No bo to widać, że to będzie jakaś struktura, w której będzie jakaś kolejka, na której czekamy, a tutaj będzie, że z tej kolejki będziemy wyrzucać do schedulera. Spinlockami. Czyli spodziewamy się zobaczyć jakąś taką strukturę w wiąże Linuxa, która posiada takie dwa wywołania. I w środku będzie kolejka i będziemy używać, ale którego spinlocka? ERQ. Siódmego, prawda? Więc tego byśmy się spodziewalibyśmy się tego zobaczyć. Przy czym mamy dwa warianty, tak? To znaczy się, jak tutaj pewnie trzeba napisać, bo jakim snem idziemy spać. Jak tutaj idziemy spać snem nieprzerywanym, to jak przyjdzie sygnał, na przykład jakiś sig-ing, no to co? I dopiero jak nas wybudzimy z przerwania, no to ewentualnie się wtedy ogarniemy, że przyszedł do nas sygnał, tak? Natomiast jeżeli mamy interruptible sleep, to sygnał jest w stanie nas wybudzić, tak? W związku z tym jądro musi jakoś wiedzieć, że ten wątek śpi na jakiejś kolejce i że musi go wybudzić, tak? Czyli to jakiś wątek w jądrze, który będzie wysyłał sygnał, będzie musiał zrobić wake-up'a, tak? Czyli w tą stronę będzie wake-up. Tak? Przy czym tutaj będzie trzeba powiedzieć, no, coś w tym stylu, tak? Że go przerywamy z błędem. A ten wait, on jakby jako argument przyjmuje, czy ma być przerywany, czy nie? Czy to będą w ogóle tak, ten wait, on musi powiedzieć, jakim chce pójść z tym spać. Czy chce pójść snem przerywanym, czy chce pójść snem nieprzerywanym. No i teraz znowu, w zależności od tego, jaki sterownik, jakiego urządzenia robicie, prawda, to albo w RIDzie, implementując w tym charakter device RIDa, będziecie chcieli pójść spać. Jak nie ma nic, prawda, to idziecie spać, tak? No i teraz, jak robicie sterownik UART-a, no to którym pójdziecie snem spać, przerywanym czy nieprzerywanym? No pewnie nieprzerywanym, tak? Warta? Znaczy, nie, ja nie wiem, jak to działa tam na tym, ale w ogóle... Klawiatury. Aha, no, klawiatura i UART są mniej więcej tak, podobne, tak? Z punktu widzenia procesora. Czyli to jest tak, że tam cały czas jest jakiś przesył danych, czy to jest tak, że są momenty, że w ogóle nic na tych kablach nie ma? No, byłeś na systemach budowanych? Nie, ale to nie, no to jest tak, że co, podłącza się kabelkiem do Arduino, no i on czasami po UART-cie wypluwa jakieś komunikaty, a czasami nie wypluwa. Okay. W szczególności może nigdy nie wypluć, jakby tak nie zaprogramować. Terminal jest lepszym. No terminal przykładem. Też, no ale UART terminal.
USB jest odpytywana w jakimś tam polirynku, ale to nie, no chodzi o takie najprostsze urządzenie, które od czasu do czasu wysyła znak. Okej. No to który? No dobra, to przerwany. No przerwany, prawda? Bo, ty, bo po drugiej stronie może, czyli krótko mówiąc, na pewno chcesz spać snem przerywanym, jeżeli nie masz gwarancji, że te dane kiedykolwiek przyjdą. Mhm. Tak? No bo to urządzenie tam po drugiej stronie no, mógł umrzeć ten użytkownik, czy coś mogło się takiego stać, prawda? Czy ten CD-ROM, czy płyta, czy jakieś coś, czy po prostu nigdy nie włożysz tego nośnika, więc tam nie ma się co dziać, prawda? Pewnie pójdziesz spać snem przerywanym, jeżeli to urządzenie owszem wysyła, ale raczej powoli. Natomiast jeżeli masz gwarancję tego, że ty właściwie w ciągu powiedzmy mniej niż jeden kwant czasu, to jest rozsądne, prawda? Żeby jak jest mniej niż jeden kwant czasu, to się w ogóle nie patyczkować. Tak, jeżeli ja wiem, że dostanę odpowiedź od urządzenia w mniej niż powiedzmy jakiś taki postrzegalny minimum czasu przez człowieka. Tak? To znaczy się, żeby nie było tak, że człowiek nacisnął Enter i od razu Ctrl-C, no to po jakim czasie Ctrl-C naciśnie człowiek? Nie, po 100 milisekundach, prawda? Więc można sobie pomyśleć, że jak to jest dużo mniej niż te 100 milisekund, powiedzmy tak o rząd lub dwa rzędy dziesiętne wielkości, to się jeszcze idzie normalnie spać snem nieprzerywalnym, tak? Natomiast gdzie ta skala już zaczyna, prawda, że nie wiadomo ile będziemy czekać, albo będziemy czekać dość długo, to raczej w ten sposób. Ale tak naprawdę to w większości przypadków mówi się, że jak są urządzenia blokowe, to się idzie spać snem nieprzerywanym, a jak urządzenia znakowe, to przerywalne. No bo znakowe to... Bo znakowe zawsze, one z reguły są wolne. Okej, ale to o karcie graficznej na przykład myślimy jako o urządzeniu... Blokowym. O jej pamięci. Okay. Myślimy jako o urządzeniu blokowym. Mhm. Ale o jej rejestrach konfiguracyjnych? No nie wiem, to znowu zależy, bo kiedy dostaniesz od tej przerwania tej karty. No jak sobie tam coś długo renderuje, no to wiesz, to mówię, to jest... zawsze ta decyzja spada... Czy to było pytanie o karty graficznej? Tak. Chodziło mi o sieciową. Ale to spokojnie. Generalnie to, czy pójdziesz spać snem przerywanym, czy nieprzerywanym, to zależy od tego, kto pisze sterownik. No, czyli od nas. Więc to zależy od dobrego smaku. Okay. Tak? I ten smak można go nabrać, jak się już naczytasz tych źródeł innych sterowników i dojdziesz do wniosku, że tu chyba jednak powinienem pójść spać snem tym, a tu tamtym, prawda? Więc nie ma takiego, wiesz, nie ma takiego prawda, przykazania od Torvaldsa, będziesz spał snem przerywalnym, jeśli to i to, prawda? To trzeba się naczytać. No i żeby te grzyczki, które potrafią być wolne. Dalej, to one są. Nie mówię. Możemy się tutaj teraz spierać długo, okay. Nie ma sensu. Idźmy do następnego tematu, prawda? Bo czas nagli. Dobra, posłuchajcie, to znaczy się, ja tak naprawdę pominę te RC, dlatego że troszeczkę się nie czuję z nim pewien. To znaczy się, ja wiem, o co z nim chodzi, ale musiałbym wam teraz jeszcze bariery pamięciowe tłumaczyć. I chyba na nich byśmy zmarnowali więcej czasu, więc być może... No dobrze, ale to może trochę. Czy bariery pamięciowe? Kto widział bariery? Franciszek na pewno widział bariery pamięciowe, bo nawet to zadanie pokazywałem, jak się... Nawet rozwiązaliśmy je na ćwiczeniach, tak? Znaczy, no na ESO było na pewno bariery pamięciowe. Tak. I tam rozwiązaliśmy, wkładając barierę pamięciową, naprawiliśmy. Aha, okej. Prawda? No, zrobiliśmy to, tak? No ale teraz, prawda, trzeba by było... Czy komuś coś świta? Była to taka procesora. No tak, ale reszta to, kto nie był na architekturach komputerów, to nie wie, co to są bariery pamięciowe. I teraz trzeba by było zacząć tłumaczyć co o procesorach out of order, co one robią, o globalnej szynie pamięci, o tym, że mogą się zapisy i odczyty wymieszać.
i że trzeba nad tym jakoś zapanować. Więc nie róbmy tego dzisiaj, może do tego powrócimy, tak? Na takim bardzo abstrakcyjnym poziomie, to znaczy, no ja nie mam pojęcia, jak dokładnie działa ten auto order, no ale na takim abstrakcyjnym poziomie to jest chyba, jeżeli się wie, że w ogóle coś kimś się dzieje, to nie jest takie trudne do zrozumienia. Nie? To znaczy się, no to jest trudne do zrozumienia, jeżeli sobie zadajesz wystarczająco dużo pytań, no, tak? Jak to? ale tak, żeby to wyjaśnić, gdzie powstaje problem i troszeczkę zamieść go pod dywan, to problem występuje wtedy, że jeżeli patrzymy na nasz program, to niestety, ale procesor wykonuje instrukcje poza porządkiem programu, łącznie z loadami i storami, tak? Czyli z odczytaniem pamięci i tak. Więc jeżeli nasz program przebiega w tą stronę, tu leci czas, to mogą sobie lecieć load 1, store 1, load 2, load 3, store 2 i tak dalej. I to jest to, jak my jako programiści postrzegamy kolejność wykonania tych instrukcji. Natomiast może się okazać, że procesor wykona je w innej instrukcji, bo będzie mu łatwiej, powiedzmy szybciej. Tak? I w związku z tym na szynie pamięci, powiedzmy, że jest szyna pamięci, czyli krótko mówiąc, my jako programiści będziemy widzieć ten porządek, ale pozostałe procesory w systemie mogą zobaczyć inny porządek tych operacji. W szczególności mogą na przykład najpierw zaobserwować store 2, a dopiero potem store 1. Czemu? Bo ten adres był skeszowany, a potem trzeba było się przejść do pamięci. To kosztowało zapis, ten kosztował zapis 20 cykli, a ten 200 cykli. I w związku z tym, jak wykonamy ten szereg, to ta instrukcja się wcześniej zakończy i pozostałe procesory. Efekt wykonania tej instrukcji zaobserwują wcześniej. Kiedy to może być problem? Kiedy to jest operacja, która robi unlocka na mutexie. A to, która zmienia jakąś wartość, która ma być chroniona sekcją krytyczną, tak? Czyli tutaj sekcja krytyczna, critical section. No i wtedy jest pozamiatane. Bo pozostałe procesory najpierw zaobserwują, że została zdjęta blokada, a potem zaobserwują rzeczy z wewnątrz sekcji krytycznej. Ale proszę, może na przykład zablokować zajęcie blokady. Nieważne, to w drugą stronę symetrycznie działa, prawda? To jest jeden z przypadków, prawda? Więc musimy tutaj wstawić instrukcję bariery pamięciowej, prawda? Czyli memory barrier, która się upewni, że najpierw zostaną wypchnięte efekty działania na pamięci, wszystkie do tej pory, a dopiero potem będzie pozostałe procesory będą mogły zaobserwować zdjęcie blokady. I to jest w skrócie, w bardzo wielkim skrócie, to jest przedstawione, o co chodzi z memory barrier. Więc całe szczęście te wszystkie środki synchronizacji to gwarantują. One mają wewnątrz, jak sobie je rozgrzebiemy, one mają memory barrier, tak, implementacja posiada memory barrier w środku, tak? Dalej możemy wydawać, że procesor jest PDP-11, tak? Nie, dlatego że w sterownikach znowuż może być taka sytuacja, że najpierw będziesz chciał, żeby... Prosta sprawa, masz urządzenie składające się z dwóch rejestrów. Do pierwszego wkładasz dane, do drugiego wkładasz polecenie. To jak chcesz coś zapisać, to domyślam się, że najpierw chciałbyś dane, żeby zostały zapisane, dopiero potem polecenie. Tak? No a co jeżeli nie wstawisz między te dwie instrukcje memory barrier? No to czasami będzie tak, czasami tak. Czasami najpierw wyślesz polecenie zapisu, a potem dane do zapisu. No dobrze, prawda? Nie masz żadnej gwarancji. Prawda? Będziesz miał pecha, to będziesz miał pecha. Więc te memory barrier, jak się programuje sterowniki urządzeń, to trzeba czasami o nie zadbać. Czasami pewne rzeczy można osiągnąć w niektórych procesorach, ja nie wiem, jak jest dokładnie na Intelu, ale można osiągnąć przez odpowiednią konfigurację translacji adresów. Czyli możesz powiedzieć na przykład dla tej strony pamięci nie rób mi reorderingu. Tak? A coś takiego ma RISC-V? Nie wiem. To znaczy się, tam to się inaczej ustawia na innym poziomie. W ogóle z RISC-V jest ciekawie, dlatego że on ma atrybuty pamięci fizycznej w inny sposób się wyraża, nie poprzez translację adresów. Tak?
Natomiast dla ARMA 64-bitowego tam już jest tak, że tam się podaje atrybuty danego mapowania pamięci i to się zmienia. Więc pozostaje pytanie oczywiście, w jaki sposób jest to zrobione, żeby to było portowalne. No bo wy pisząc sterownik nie chcecie, prawda, się tym zabawiać, a że tu ma być ta, tu ta, prawda, na takiej architekturze, a takiej. Więc to jądro Linuxa jakoś to musi załatwiać, ja nie wiem jeszcze jak. Tam są myki. A wiem, że te wszystkie myki z memory barrier, one są najbardziej uniwersalne, tak? No dobra, orety. Prawda, to dużo dzisiaj, żeśmy pokryli, prawda, a to nie jest wszystko. Dobra, co jest na tych slajdach, bo może warto by było przynajmniej je tak przeskanować, tak? Oczywiście interrupt, kernel preemption, o tym mówiliśmy, prawda? Co mamy? Operacje atomowe. No operacje atomowe, czyli takie, że jak coś przeczytamy, tam compare exchange na przykład, tak? No to o to chodzi, czy jakieś atomic incrementy i tak dalej. To się zachowuje dobrze. I rzeczywiście, jak wykonamy tą operację, to z punktu widzenia pozostałych procesorów, to wykonujemy to atomowo i zwalamy to na sprzęt. Sprzęt to potrafi. To jest niskopoziomowy, hardware'owy środek synchronizacji, przy pomocy którego coś tam można ciekawego robić. Tak? I ufamy, że to działa. Ale to też można się nabić. No i są jakieś takie rzeczy, prawda, jak tutaj macie, że macie jakieś read, set, add, increment, coś tam, prawda, macie jakieś bitmapy, w których można zapadać bity atomowo i sprawdzać bity atomowo, zmieniać te bity atomowo i tak dalej, i tak dalej. Prawda, mamy te nasze spinlocki, prawda, mamy dwa warianty tych spinlocków IRQ, prawda, i one, dlaczego są dwa warianty? Ojejku, wydaje się, że są dwa warianty, bo tego będziemy czasami chcieli używać pod przerwaniem. Tak mi się wydaje. Bo on zapisuje jeszcze dodatkowo, on zapisuje bieżący stan flag procesora. To się czasami gdzieś tam przydaje, a już nie pamiętam. To powiedzieliśmy, spinlocki, muteksy, semafory, mamy RCU, mamy memory barriers, BKL-a już nie mamy, całe szczęście, prawda, eliminator, prawda, 2011, tylko tu się pozbyli. Trwało to z ponad dekadę? W sensie usuwanie. Usunięcie tego, Big Kernel Locka. Ten Arnold Bergman 10 lat pracował nad tym, żeby się go trochę... Ja nie wiem, czy on tylko, prawda? Wątpię, żeby tylko on. No dobra, ale proces usuwania to jest. Tak, proces usuwania, tak. Bleble, spinlocki, tak, mamy dwa rodzaje spinlocków, to już wam powiedziałem. Mamy jakieś interfejsy, to jest mało ciekawe. Mamy jakieś interfejsy do tych read locków, to są te read-write spinlocks, prawda? Żeby nie było. Dobra, oczywiście tutaj wszędzie są czytanki, tak? To znaczy się, tu jest jakaś czytanka, tak jak tam się wejdzie, to się zaczyna włosy z głowy rwać, bo tego jest dużo. To jest niegłupie, to jest na tyle fajne, że sobie o tym porozmawiamy na ćwiczeniu. Ja myślę, że ten mechanizm jest na tyle prosty, że ta dokumentacja dosyć łatwo jest zrozumieć ten koncept MCS locka. Jedyne, co może być dla was nieoczywiste, to dlaczego instrukcje atomowe są drogie. Czemu instrukcje atomowe są drogie? W sensie, że dużo czasu zajmują, że ich wykonanie zajmuje no dziesiątki, nawet setki cykli procesora. Czy chodzi o ten autoforder, zablokowanie autoforderu? A to na stolicy było, że tam procesor na poziomie hardware'u coś musi sobie negocjować dostęp do jakiejś szyny. No gdzieś musi nastąpić ten punkt synchronizacji w procesorze, jeżeli to ma być atomowe, tak? Więc teraz uzgodnienie, że wszystkie procesory widzą to samo, wyrzuciły ze swoich cache'y, unieważniły swoje cache'y i przypuśćmy się na poziomie tej L3 zsynchronizowały, bo one się z reguły na poziomie cache'u L3 synchronizują, prawda? To trochę czasu trwa i to używanie instrukcji atomowych to wydaje się, że haha, tu w ten, prawda, że to zadatnie, nie jest, to wszystko kosztuje. Wieloprocesorowy? No, jeżeli teraz sobie weźmiemy pod uwagę jeszcze system, w którym właśnie I to też warto o tym powiedzieć, że instrukcje atomowe są tym droższe, im więcej jest rdzeni w systemie. I to jest oczywiste. Jest więcej agentów, którzy chcą się zsynchronizować. Prawda? Trzeba zsynchronizować.
no i któryś trzeba zsynchronizować, tylko że to jest po stronie sprzętu. My tego nie widzimy, tylko ufamy, że H to jest taka fajna abstrakcja i ona nam wszystko załatwi. Zobaczmy, być może na kuści. Tak. Dobra, czyli to być może sobie o tym porozmawiamy, o tym, o tych MCS lokach. Mi się wydaje, że to jest w miarę łatwe do zrozumienia i już. Znowu czytanki różnego rodzaju, powiedzenie o tych muteksach, jak one są w środku zrobione, tak, czyli macie ownera, wake locka i jakąś listę uśpionych wątków, tak. Tutaj opisanie tych wszystkich, co się dzieje po środku, tak, uncontended, pokręcenie się, pójście spać, tak. Ble, nic ciekawego. No tutaj semafor, wiadomo, lock count i wait list, tutaj nie ma żadnych zaskoczeń. Czemu row spin lock? Bo jądro RT preempt musi też mieć spinlocki, ale one muszą być inne niż zwykłe spinlocki, tylko muszą być row spinlockami. Row spinlocki są zawsze spinlockami, niezależnie od tego, który wariant jądra wybierzemy. Więc tak, można się śmiać, tak, w tym momencie, ale tak to działa. Ja dotarłem do implementacji, tak, od row spinlocków, od do row spinlocka idzie się do arch spinlocka i dla RISC-V'a moglibyśmy sobie przejrzeć, jak wygląda implementacja tego najbardziej bazowego spinlocka. Ona jest o tyle ciekawa, że ona chyba ja nie pamiętam, z jakich instrukcji ona korzysta. Czy tam jest load link, stop conditional, czy atomowe. Nie wiem, zobaczymy sobie, to będzie ciekawe. Tutaj są semafory, no semafory, patrzcie, że to się w miarę prosto implementuje, tak, tutaj nie ma żadnych niespodzianek. No niespodzianka jest ewentualnie, co się robi w up i down, bo tam trzeba coś pomieszać ze schedulerem, prawda, bo tam trzeba kogoś wrzucić do schedulera, kogoś zdjąć ze schedulera, prawda, i tak dalej, i tak dalej, ble, wersja interruptible, no bo można pójść spać z tym przerywanym na semaforze, prawda, i na niektórych blokadach, więc fuj. Priority inversion, inheritance, tutaj jest ładnie wyjaśnione. Nie, tutaj nie jest ładnie wyjaśnione. Którejś z tych czytanek znalazłem bardzo ładne wyjaśnienie. Chyba w nim się znalazłem bardzo ładne wyjaśnienie, o co chodzi. Tak, także sobie spróbujemy tą czytankę przed na ćwiczeniu przeczytać. O RCU nic nie mówiłem, ale to jest taka metoda. Ja się postaram coś powiedzieć na wystąpieniu. Na początku, bo to jest ciekawe. To jest ciekawe, bo to jest nietypowe podejście do tego, jak można zrobić synchronizację, gdzie jest wielu czytelników i jeden pisarz i nic się nie zepsuje. Mimo to, że jednocześnie jest wielu czytelników i jeden pisarz w strukturze. Czyli to jest taki RW log, gdzie może być jeden pisarz w środku, ale niewielu pisarz. Tak? Także sobie o tym opowiemy, tutaj jest to. Aha, i te wait queues to też będziemy musieli przejrzeć, prawda? Ale wait queue jest ok, to jest spoko, tak? To znaczy się, to po prostu jakoś tam idziemy, odkładamy, tak? To znaczy się oczekujemy na jakieś zdarzenie, czy tutaj będą jakieś przykłady użycia tego. Nie będzie, ale to intuicyjnie działa w ten sposób, że mamy wait event, czyli czekamy. Tutaj jest podany condition, czyli warunek, kiedy chcemy. Jeśli ten warunek jest spełniony, to chcemy pójść spać. Tak? A idziemy pójść spać przy pomocy schedule i wait queue head to jest to miejsce, na którym się uśpimy. Tak? I analogicznie jest wake up, które potrafi albo jednego, albo wielu wybudzić. Jest jakaś opcja z timeoutami tutaj, bo czasami chcemy. Prawda, pójść spać, ale chcemy zostać wybudzoni na przykład po 100 milisekundach, bo nie chcemy wieczność, prawda? Albo mamy zaimplementowane jakieś wywołanie systemowe typu POL, w którym czekamy na zdarzenie 100 milisekund, prawda? Więc nie chcemy pójść spać na wieczność, tak? No i mamy tutaj te wake-upy. Aha, i tutaj są omówione te wasze struktury, jeżeli mieliście pytania do tych container off, to tutaj też jest jakoś ładnie to zrobione i jakieś formalnicze. Tak. To znaczy, że macie odnośnik bezpośrednio do strony MIMUW-u i na tym MIMUW-ie to jest chyba 7 wykład, prawda? I tych wykładów tam jest 15 i one są naprawdę takie tłuste. Tak, nie ma ściemy, tak? One tam naprawdę jest mnóstwo materiału i ciekawe, jak tam egzamin z tego wygląda, prawda? Musi być trochę morderczy. Tak, no.
Za tydzień są ćwiczenia, tak. A za dwa tygodnie znowu będzie wykład i już o czymś innym, tak? No, możemy sobie na chwileczkę wrócić do RCU, jeżeli będziecie bardzo chcieli, ale ja już bym się zajął czym innym. Bo teraz chyba już zaczyna najbardziej palić, żeby sobie porozmawiać o file operations, prawda? Tak. Bo by się przydało zacząć iść w głąb jądra i rozkminić sysreada, jak on przychodzi do tego waszego reada z waszego sterownika. Więc to chyba warto by było się tym zająć. Natomiast widać, że na horyzoncie gdzieś meandruje nam pamięć, prawda? Że musimy się nauczyć alokować pamięć w jądrze i musimy się wiedzieć, skąd ona się tam wzięła. Musimy umieć wytworzyć mapowanie wirtualne, mapowanie między wirtualnymi adresami, bo znajdujemy się w wirtualnej przestrzeni jądra, a adresami fizycznymi urządzenia, tak? Więc widać, że co najmniej te dwa tematy musimy w jakiś sposób pokryć, więc najprawdopodobniej za te dwa tygodnie jakoś próbujemy te I.O. przejść, te file operations i tam w głąb, a za i tam dalej spróbujemy zrobić alokację pamięci i potem się zastanowimy, czego będziemy potrzebować, żeby zrobić te pracownie. Generalnie ta ścieżka od tego sysreada do wywołania już tych funkcji, którymi piszemy, to ona jest tam w takim sensie praktycznym nie jest to istotne z punktu widzenia programisty drivera, chodzi o to po prostu zrozumienie tego, jak to działa, tak? No, czy ja wiem, czy nie jest. Zauważ, że dzisiaj znowu już był ten problem, że jak miałeś tego open ze sterownika, to ono dostawało file'a i inoda, prawda? I ty nie rozumiałeś, o co chodzi z tym inodem i prawda, czy no ten inod jest tam, prawda, i tak dalej. Okay, więc to trzeba by było troszeczkę o tym interfejsie porozmawiać, bo on na was jakoś tam wpływa. I w szczególności tego fajla trzeba będzie rozgrzewać. No, zobaczymy. Dobra, to tyle. I jakieś bym dalej.